Cześć. Tutaj Cina z Browaru Karczewskiego i kolejny odcinek z serii Łączymy Pasję. Gościem dzisiejszego odcinka jest jak zwykle niezwykła osoba. Człowiek, którego pasja może się kojarzyć czymś zupełnie innym niż dzisiaj zobaczycie. Zapraszamy do spotkania z panem Krzysztofem Wizą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan Krzysztof jest... W tej chwili można powiedzieć rzeźbiarzem. Rzeźbiarzem, no właśnie. No ale o co chodzi w tym rzeźbiarstwie, bo mnie kojarzy się ono generalnie z dłutem i młotkiem. Tak, ja generalnie zajmuję się speed carvingiem, to jest tak zwane szybkie rzeźbienie. Ja dłuta nie miałem w ręku, rzeźbię wyłącznie piłami i elektronarzędziami. Elektronarzędzia, czyli jest ostro, ostro, głośno i szybko. No dobra, ale kurczę, tymi narzędziami da się wyrzeźbić coś ładnego? Przepraszam, że tak pytam, ale... Da się. Jeżeli mamy czas na, powiedzmy, na wykonanie konkretnej rzeźby gdzieś tam pod zlecenie czy dla siebie, no to poświęcamy więcej czasu. Ale w czasie 45 minut też da się radę coś wyrzeźbić. Rzeźba, która jest gotowa do postawienia w ogrodzie, czy też gdzieś tam do zrobienia domu. A na przykład na zawodach speed carvingu, które trwają powiedzmy 45 minut, to jest start, stop, rzeźba ma być potem też gotowa. Rzeźba gotowa w 45 minut. Dokładnie. Czyli naprawdę szybki sport. Szybki sport jest prawie. No speed carving można nazwać sportem, bo to jest konkurencja zazwyczaj organizowana gdzieś tam przy okazji różnych plenerów, festiwali i tego typu rzeczy. Są również mistrzostwa świata w speed carvingu, mistrzostwa innych tam powiedzmy regionów, no ale wtedy jeszcze działa szybko się upoczyć. Kurczę, nie do wiary, czyli nie dłuto, a piła? Tak, przede wszystkim piła, 90% pracy wykonanej jest piłą, a od początku do końca, są tu różne pilarki gabarytowo, wiadomo. A później te wykończenia, szczegóły, zależy ile chcemy detali uzyskać w danej rzeźbie, no to już elektronarzędzia, frezy, tego typu rzeczy. Wszystko można wyrzeźbić? Wszystko. Granicą jest tutaj wyłącznie wyobraźnia. Czyli nie tylko trzeba mieć wyobraźnię, nie wystarczy być artystą, ale trzeba mieć krzepę. No nie ukrywam, że trzeba mieć krzepę i trzeba pamiętać o tym, że pracujemy bardzo niebezpiecznym narzędziem, jakim jest piła, także respekt do tych narzędzi również jest bardzo ważny. Czyli może nie dla każdego pasja, ale warto spróbować. Byli tacy, którzy próbowali i zrezygnowali. Okej, ale jak się spróbuje i nie wyjdzie, zawsze można do dłutka wrócić. Nie biorę dłutka pod uwagę. Był czas, kiedy próbowałem dłutkiem, pokaleczyłem się tym narzędziem i dla mnie zbyt niebezpieczne. No dobra, zwykle zachęcamy do tego, żeby realizować swoje pasje. Pan Krzysztof jest rzeźbiarzem, ale jak widzicie, niestandardowym, niesztampowym. No jak chcecie, próbujcie, ale na własną odpowiedzialność tym razem. No to fajnie, dziękuję w takim razie, miło było spotkać się w takim fajnym miejscu. No i może gdzieś na jakimś plenerze byśmy się spotkali. Myślę, że jak najbardziej, z uwagi na obecny okres są to miejsca i czasy ograniczone. Myślę, że ten rok jeszcze spokojnie, na przyszłym roku plenery ruszą. Myślę, że w okolicy najbliżej Szamotuły na przykład, inne miejscowości w Wielkopolsce też się odbywają, o czym ludzie często nie wiedzą. Ale są sobie, w zeszłym roku przykładem był festiwal w Poznaniu speed carvingu. No tam się poznaliśmy. Tam się poznaliśmy. Są dłuższe plenery tygodniowe, gdzie można obserwować proces od początku, kiedy są ustawiane bale drzew do samego końca, gdzie rzeźby są 2-3-metrowe wykonane już. I czego często za zakończeniem, zwieńczeniem tego pleneru jest speed carving właśnie. Dobra, słuchajcie, czyli albo bierzecie piłę w rękę i działacie, może lepiej jednak przyjść po prostu na taki plener, zobaczyć jak to się robi profesjonalnie i podziwiać, bo ja byłem po prostu zafascynowany, kiedy zobaczyłem to po raz pierwszy. Panie Krzysztofie, dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo również. Mi było miło. Do zobaczenia.